Tutaj powinno być fajne przywitanie z mojej strony. Mówiliśmy, że się obudziliśmy, że jesteśmy zmęczeni. Standardowe narzekanie, że chce nam się spać, że z tego wszystkiego aż zrobiłam sobie kawę. Ale usunęłam przed chwilą ten klip, więc dzień dobry. Zapraszamy na oglądanie dzisiejszego vloga. A to musi naprawdę oznaczać, że jestem zmęczona. Kapi też, ale on nie chciał kawy, bo normalnie nie pijemy kawy zazwyczaj, nawet jak jesteśmy tacy senni. Po prostu jakoś nie mamy tego w nawyku i zazwyczaj nie czujemy, żeby nam coś dała, raczej działa jak placebo. Więc w tym przypadku mam nadzieję, że też tak będzie. No i oczywiście herbatka. Herbatki nie mogło zabraknąć nigdy, więc może uratujemy ten dzień. A Kapi zabrał się za mycie naczyń. Mamy naprawdę stertę naczyń do umycia, ale od kiedy nie mamy ciepłej wody, to nie chce nam się za to zabierać, bo ta woda jest taka zimna. No. I ciężko zmyć te wszystkie rzeczy bez ciepłej, więc po prostu zbieramy kubkę. Czy może faktycznie byłoby lepiej myć to wszystko od razu niż zbierać i czekać. Bo potem ręce to zamarznięte. No, ale dobra, no już taki błąd zrobiliśmy, więc teraz stoimy i myjemy na zmianę, żeby nam ręce odpoczęły. A potem, nie wiem co potem. Naprawdę dzisiaj bardzo leniwy dzień z naszej strony. A potem ja bym coś zjadł w ogóle. O, ja też. Oczywiście nie mamy nic śniadaniowego, więc możemy, z racji takiej, że już jest stosunkowo późno, możemy od razu obiad zaatakować. Problem z obiadem też jest taki, że zapomnieliśmy wyciągnąć mięso z zamrażalnika, więc nie mamy nic na obiad. A jest no już dosyć późno, więc nie będziemy czekać, aż się rozmrozi do 20. Zjedliśmy już śniadanie, ale z łóżka się nie ruszyliśmy i nie zamierzamy. Dzisiaj jest zdecydowanie taki dzień. Być taki, może... co? Taki zamulony, chciałem taki powiedzieć. Taki zamulony, że... bardzo, no. Dzisiaj jest dzień bez wychodzenia z łóżka, bez przebierania się z piżamy, bez makijażu, dzień bez sensu. Chociaż może później się pomaluję, bo mamy w planach jedną rzecz i jeżeli ją zrobimy, to wiecie co robimy po tytule tego filmiku. No. Ale naprawdę nam się nie chce, a zrobimy to tylko i wyłącznie dlatego, że kończy się październik i wypadałoby to zrobić, bo już kupiliśmy dynie. Tak, dynie czekają na nas i czekają i właśnie kupiliśmy tylko i wyłącznie po to, żeby wyciąć jak co roku. Tak, tradycja musi... Tradycja musi stać się zadość, tak. To chciała powiedzieć Oksia, ale no, jesteśmy zamuleni, więc bardzo. Nie wszystkie styki działają. Nie, ale tak, zjedliśmy śniadanie i Kapi już zamówił obiad. Dzisiaj na obiad będzie pizza. Wczoraj byliśmy właśnie na tej Fame MMA, na tej gali i w sumie wszyscy narobili mi apetytu na pizzę, ja wtedy za bardzo nie byłem głodny, ale wiecie, nie jestem głodny, ale pizza przyjdzie, to już od razu tak... Już się zachciało, więc dzisiaj Kapi musi nadrobić. W ogóle opowiedz historię z wczorajszego wieczoru. Jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, kolejny raz powtórzę, że osoby z Instagrama mają lepiej, więc jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, to wpadajcie Okcia i Kapi, bo właśnie tam daliśmy od razu znać, jak wyglądał nasz wieczór. I Kapi jest po prostu takim farciarzem, jeżeli chodzi o takie rzeczy, naprawdę. Nieprawda. Prawda, nie. Zawsze Kapi. Nie. Tak. Nie, Okci chodzi teraz o to, że po prostu uznaliśmy, była dość spora ekipa, dużo osób, dużo naszych znajomych. Co my siedzieliśmy, po prostu oglądaliśmy te Fame MMA całe tak dla frajdy i zabawy. Tak. I uznaliśmy, że to jest świetny moment, żeby każdy, kto ogląda te walki, dał po 2 złote. I obstawił wszystkie walki, kto wygra, kto przegra. Tak, napisaliśmy, każdy osobno napisał na kartce, na kogo stawia i każda osoba dała 2 złote do puli. Wiadomo, to były 2 złote, więc tylko dla Beki tak, to było zrobione. Żeby się ciekawiej oglądało i tak. Żeby każdy po prostu miał kogoś takiego. Były emocje. I akurat tak się stało, że udało mi się trafić wszystkie walki. Ale, wszystkie! Ale ja mówiłem, że... Te Fame MMA będzie bardzo banalne do obstawiania i aż chciałem założyć sobie konto na tej witrynie, na tej takiej bukmacherskiej, gdzie były możliwości obstawiania właśnie Fame MMA. Chciałem to zrobić, ale mówię, a nie, bo znając życie i tak przegram. No ale okazało się, że trafiłem ze wszystkim, co... Tak, i tym sposobem Kapi zgarnął 21,80, bo ktoś nie dał 20 Ktoś zrobił nas w konia na 20 groszy, ale wygraliśmy, można powiedzieć, że połowa pizzy. Tak, więc dzisiaj mamy na pizzę. Ale gdyby obstawił w takich prawdziwych zakładach, to mógłby dosyć dużo wygrać, no ale... Gdybym obstawił w prawdziwych zakładach, to na pewno jedna walka by mi nie weszła i się zakończyła całkowicie inaczej niż ja obstawiłem, więc... No.
Także teraz czekamy na pizzę i może jak zjemy, nabierzemy trochę energii, żeby wyciąć te dynie. Ale nie chcę nam się. Kompletnie. A, i jeszcze jedno. Wczoraj była sobota, a w sobotę w Lidlu była jakaś promocja na wkrętarkę, więc dosłownie obudziłem się o 6.20, bo o 7.00 otwierali Lidla i pojechałem tam jak taka, no ja nie wiem jak siebie nazwać, no niech będzie taka cebula Janusz i po prostu musiałem dorwać tą wkrętarkę, bo była jakaś super promocja i tak dalej. Zapewne te wkrętarki nadal są. Nie zdziwię się, jak w ogóle nie zeszły i ja byłem w ogóle jedyną osobą, która weszła do tego Lidla po tą wkrętarkę, więc nie było kompletnie warto wstawać zaraz przed 7.00, ale mamy zabaweczkę, to jest nasz pierwszy sprzęt, którego się dorobiliśmy. Tak. A to oznacza, że już jesteśmy dorosłymi ludźmi i już budujemy nasz dom. Tak, dokładnie. I to oznacza, że skoro mam to, to jest szansa, że na dniach będziemy robić klamki. Naprawdę. Tylko muszę wiertło kupić odpowiednie do drewna. Oj, masz ci los. No, ale jutro można by było kupić i jutro moglibyśmy spróbować zamontować. Nigdy tego nie robiłem. Dzisiaj jest niedziela handlowa, więc moglibyśmy kupić dzisiaj. Moglibyśmy, aczkolwiek nie mamy zamiaru ruszyć się z chaty. Więc kupimy jutro. Słuchajcie, przyszła pizza, którą zamówił Kapi. Była obrzydliwa. Więc... Wiesz, to... Dobra, ja już nie będę szczępił ryja. Więc, z racji takiej... się boję, nie? Żeby wynagrodzić ten mi to cierpienie. Będzie wybitny, nie? Żeby wynagrodzić mi to cierpienie. Przecież... Pójdziemy na plażę. Podaj mi jeden powód, dlaczego mielibyśmy iść na plażę. Ponieważ nie ruszamy się przez cały dzień. No, taki był plan dziś. Taki był plan, ale zmieniłam ten plan, bo jestem niepocieszona tym, co zjadłam na obiad. No i? Trzeba nawdychać się trochę świeżego powietrza i jodu. Jodyny. I trochę, jak się poruszamy, to będziemy mieć więcej energii i będzie nam się chciało aż wyskrobać dynię. Wiesz co, bo ja pewnie nie sprecyzowałem, żebyś podała jeden powód. Chodziło mi o to, żebyś podała mi chociaż jeden powód, który też mnie przekona. W ogóle życie w okularach. Jak ja w ogóle wyglądam? Jak jakiś cyborg. Wyglądasz dobrze, bo nie widać, że nie jesteś pomalowana. O, dzięks! Najlepszy narzeczony na świecie. A tak serio, powodem naszego wyjścia jest głównie to, że muszę kupić kilka dziewczyńskich akcesoriów. Jeżeli rozumiecie, o co chodzi. Więc skoro jak już i tak wychodzimy, to możemy zahaczyć o plażę. W końcu jest tak bardzo nie po drodze, ale... Możemy zahaczyć o plażę. No kurczę, musimy skorzystać z tej ładnej pogody, mimo że naprawdę... Ale jest dość chłodno, mam wrażenie, że u nas się... Ale nie pada, a zaraz zacznie się listopad, a listopad to już tylko deszcz, szaro, buro, zero liści kolorowych. I potem trzeba tylko czekać na kolorowe lampki. Więc lecimy. Co jak co, ale niektórzy też znaleźli swój powód do wyjścia. No nie no, musiałem przecież coś mieć z tego wyjścia, bo nie ukrywam, że mi się nie chciało wychodzić, więc musiałem sam siebie czymś zmotywować. Aha. I zmotywowałem się czym? Tym, że mogę sobie jakiegoś rajda zrobić po drodze. O matko, ale faktycznie Kapi miał rację i jest zimno, więc ten spacer raczej będzie krótki. Tak, no mówiłem, jest taki bardzo mroźny wiatr. Wydaje się, że jest przyjemnie na dworze, ale jest ten wiatr taki typowo polarny. Taki mroźny, no bardzo. No trudno. I oto jesteśmy na dość mroźnej plaży, bym powiedział. Jest takie uczucie troszkę zimy, nie? Jest wiatr właśnie taki, no taki mroźny, jakby faktycznie był polarny. Jest bardzo mało ludzi na plaży, więc tym bardziej. Widać tutaj, akurat na pierwszy rzut oka widzimy 5 osób. Potem patrzymy w prawo, dodatkowo jedna tam gdzieś chodzi, tam gdzieś. No i tu są 3. Więc jakby nie patrzeć, jest bardzo... Tak, 4? No nie potrafili, no tak. Tam malutki jakiś. No, o, jeszcze tu ludzie siedzą, a jakże, patrz jak dużo ludzi jest. Oksia narzekała po prostu, że nie ma ludzi, ale jednak są. Dość intensywne fale, znowu chciałoby się wskoczyć do wody. Tylko właśnie ta pogoda lekko od razu mnie nastawia na to, że już mi się nie chce. Mówi o tym mors. Dobrze, ale wiecie, że ja jestem morsem takim tylko od czasu do czasu. Wtedy, kiedy trzeba. Sezonowiec. Jestem sezonowcem. Jakby każdy mors nie był sezonowcem, nie? Tego typu dźwięk zawsze był taki kojący, aż chciałoby się tutaj położyć, oglądać i słuchać, aczkolwiek
Jak widać po okcie, nie jest wcale przyjemnie. To wygra? Palacze okcia, palacze okcia, no, no. Jeszcze raz, jeszcze raz. Gaśku! Kto wygrał? Okej, nie będziemy ukrywać, że jest tak naprawdę... Nic się nie stało. Że jest tak naprawdę kilka dni później, ale naprawdę w ogóle... No akurat nic nowego, ale powiem ci, że teraz wygląda, że miałam na sobie koronę. Tak, nie chciało. No i o to chodzi, tak. Nie chciało nam się zabierać kompletnie za to. Nie. I gdyby nie to, że już kupiliśmy te dynie, to byśmy w ogóle nawet się za to nie podejmowali tego. Bo naprawdę jakoś nam się po prostu nie chce. Może dlatego, że nie mamy jeszcze wykończonego mieszkania i po prostu tak czy siak nie mamy gdzie ich jakoś tak ustawić, żeby to była dekoracja. Plan jest taki, że jak je zrobimy w miarę do zaakceptowania, to postawimy je na klatce. Tak. Ja robię sobie wzór. Dobra. Ale nie patrzę. Ja nie będę patrzył. Będzie. Nie mamy długiego długopisu. Dawaj, pisz, rysuj, a ja w tym czasie przejrzę. Mamy, tam jest na ten. Bo ja sobie popatrzę, jak ja bym chciał mieć, jaką dynię bym chciał mieć. Ja robię napis w tym roku. Napis? No. Wezwaj świat? Prawie. O kucie. Wiem. Nie będę mówił, wiem co. Dobra, ja już zrobiłam mój projekt i coś czuję, że przez to, że tak bardzo nam się nie chce tego robić, to te dynie będą najgorsze ze wszystkich, jakie zrobiliśmy, a naprawdę nie mamy talentu do robienia tych. Więc o czymś to musi świadczyć. Dobra, też jeden. Dorazki. Kacia! Okcja tak mówi, że to one będą najgorsze, a ja wam powiem, że moja będzie na pewno najlepsza. Bo wcześniej nie miałem pomysłu na dynie, a teraz mam. Co nie zmienia faktu, że nadal mam dwie lewe ręce, więc... I tępe noże. Proszę nie trzęsić tak tutaj naszym stołem kreślarskim. Sorry. Ui, ui, ui. Tam pokazujesz, co masz napisane. Ej, nie patrz. A, to ja przecież... No i ty już zobaczyłeś. No przecież, ja się też nie umiem tak szybko. Tada! Tada! Akurat dzisiaj praktycznie połowę dnia sprzątaliśmy na chacie, więc wycinanie dyń i zrobienie syfu dynią jest w ogóle świetnym pomysłem dzisiaj. W ogóle co do dyni, to od kiedy zaczęła się jesień, czyli od 1 września, chodzę po sklepach i szukam musu z dyni, bo jedyny mus, jaki kiedyś znalazłam, kupiłam w Piotrze i Pawle z firmy Międzychód. I teraz w Świnoujściu nigdzie nie jestem w stanie znaleźć musu z dyni, a chciałabym zrobić babeczki dyniowe. I tak wiem, że można sobie samemu zrobić taki mus, ale ja chciałam iść na łatwiznę. A nawet w Niemczech nie znalazłam, więc naprawdę to jest rarytas chyba. Dobra, nie daję zgnilizną, okej? Okay. Nieładnie pasnie. Pamiętam, jak robiliśmy jedne z naszych pierwszych dyni i nam to tak śmierdziało, no bo nie znaliśmy tak. Tego zapachu, a tak teraz śmierdziało? Już jest ładny. No. To jest jeszcze złoty, bo w swoim życiu czuliśmy brzydsze zapachy. No coś w tym jest. No faktycznie. Pewnie, nie? Całkiem ładny pachnie, no. Smakuje też dobrze? Czemu? Co to jest? No halo, to jest nos, zobacz jak to będzie świetnie wyglądało. No, jest tak jak zwykle. Na pewno tak wytniesz taką dziurkę, no. Tada! Będziemy potem zbierać te pestki i będziemy je suszyć? Tak, co rok tak mówimy, a potem te pestki leżą, 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 aż w końcu są do wyrzucenia. Aż w końcu same się wysuszą. No. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też wycinacie dynię. Bo jeżeli tego nie robicie, to nic nie tracicie. To jest ogólnie super zabawa, kiedy chce wam się to robić. I patrz, jaki mus się tutaj zrobił. Normalnie może użyję tego na babeczki. Ej, spróbuj tego.
Okay. No takie, trochę bez smaku. Trochę jak taki, wiecie, obiadowy gerberek dla dziecka, no, na słoiczkę. No tak, tylko chyba niedoprawiony jakiś taki. No to właśnie, o to chodzi, że teraz są niedoprawione. Okej, nasze dynie są już praktycznie puste. Praktycznie. Ale... Mamy niestety straty. Na szczęście nie w ludziach, ale spokojnie, to można ten, to można szybko, wiecie, naprawić. Nie. Patrz, już jest idolo, nie? Tak było? No nie. Tak było. Nieprawda. Było, tak dobrze jest. Więc o. Czas zacząć wycinać. Woho! Uhu, najlepsza część. Ja dopiero to skończyłem oczy roić, a ocia dam. Muszę przyznać, że w tym roku dynia Kapiego jest o wiele lepsza od mojej. Moja wygląda jak po prostu... Wiesz, co jest najlepsze? Ja niestety, ale podejrzałem wcześniej ten napis, bo ocia sobie strzeliła teraz napis, tak jak chyba no mówiła. No właśnie, podejrzał. Ja podejrzałem ten napis i powiem wam teraz z ręką na sercu. Starała się. Aczkolwiek nie da się już tego przeczytać. No bo moja dynia nie będzie ładnie wyglądać, jak jest zapalone światło, ona będzie wyglądać ładnie ze zgaszonym światłem. No jak jej nie będzie widać, to prawda. Dobra, nie opierdziela się, tylko czekamy teraz na ciebie i zapalamy je. No dobrze, ale poczekaj. Idę poszukać świeczek. Dobra, prezentacja. Prezentacja. Ja zrobiłam dynię z napisem home. O, no i tutaj jeden kawałek odpadł. Ten na super gluta przykleimy. Ale to nic. Kompletnie nie widać, prawda? Może jak się odpali świeczkę, to będzie widać. Tak, będzie. Podgrzewasz, znaczy. Natomiast ja strzeliłem oczywiście, wiadomo, jak to małe, duże dziecko, jak jeżeli chodzi o wycinanie dyń, w mojej głowie nawet przez moment nie przeszło, żeby zrobić coś, cokolwiek innego niż... zrobienie dyni, która ma być straszna i wiadomo, straszna w najbardziej banalny sposób. Tada! Ale jest ogólnie bardzo ładna, jest tak starannie zrobiona. Tak, o już, ja powiem ci tak. Przypomniało mi się, na przykład teraz jak wycinałem, to ja pamiętam jak rok temu powiedziałaś, czy dwa lata temu powiedziałaś, że o Jezu, jak Kapi zrobił fajną dynię. I chciałbym teraz to powtórzyłaś, a ja chciałbym teraz powiedzieć. Nie jestem twoim dzieckiem i nie musisz mnie głaskać po główce, jak przyniosłem ci kubkę niczego i proszę, domek! Ale jest naprawdę fajna, ma takie fajne szczegóły, na przykład tu na nosku i tutaj takie te... No i to chyba najlepsza twoja dynia ever, czego nie mogę powiedzieć o mojej. No ale dobra, zapalimy je i zobaczymy, jak będą wyglądać w ciemności. Zobaczcie! Tak wygląda dynia Kapiego. A tak moja! Wow, można rozczytać! Nie spodziewałeś się, że będzie można rozczytać. Mówiłam, że będzie można. Ty, ale powiem ci, że tutaj z tym momentem, tutaj, żeby to się trzymało, pomyślałaś. No. No proszę. A ja tak się, ty, a po co ona to zostawiła? A widzisz, bo ja wiem, jak to ugryźć, żeby w ciemności ładnie wyglądało. Ty wiesz, jak żeby wyglądało w świetle? No i w ciemności też. Więc koniecznie ocencie nasze piękne dyniacze, my już oceniliśmy. Nasze piękne dyniacze, jeżeli wam się podobają, fajnie by było, jakbyście zostawili lajka dla dyni chociażby, nie? Wiadomo. A my tym akcentem kończymy tego vloga i kończymy też Vlogtober. Dziękujemy wam, że byliście z nami przez cały ten miesiąc. Staraliśmy się wrzucać naprawdę vlogi jak najczęściej się dało. I nawet całkiem... Okej, nam to wyszło. My z bomby wiedzieliśmy, że na pewno codziennie nie damy rady wrzucać. I nie wszystko było zależne od nas. Wy czasami chcieliście vlogi na przykład o konkretnej godzinie i tak dalej. Ale my nie mamy najlepszego sprzętu do montowania i czasami po prostu wszystko było przeciwko nam i nie jesteśmy w stanie przewidzieć też, o której na przykład vlog się zmontuje. Więc no po prostu staraliśmy się wrzucać je jak najczęściej i tak zazwyczaj były codziennie albo co drugi dzień, rzadko były dłuższe przerwy. Raz chyba się zdarzyła taka na dwa dni przerwa. No ale tak to staraliśmy się jednak trzymać, wiecie, taki poziom, jeżeli chodzi o wrzucanie. Przychodzi listopad, czy to znaczy, że teraz będzie mniej vlogów?
Raczej nie. Raczej nie, zaczynamy vlogember! No raczej nie będą codziennie, ale wydaje nam się, że co drugi dzień, standardowo. Jak będziemy mieli pomysły i możliwość i chęci na nagrania, to będziemy robić i będziemy wrzucać. A jeżeli po prostu uznamy, że przychodzi jakiś dzień taki tragiczny, gdzie my po prostu tylko egzystujemy, no to wiecie, wiadomo, że to trochę bez sensu, żebyśmy też to nagrywali, tak? Więc będą jakieś przerwy, będą vlogi, wiadomo. Tak, więc dziękujemy wam za vlogtober. Ja w ogóle tak kocham październik, jeszcze tak dodam, na koniec sobie pogadamy troszeczkę, bo ten vlog był raczej taki bardzo taki leniwy z naszej strony, ale już jest inny dzień, więc mamy więcej energii, mimo że jest już kurczę 12. Ja tak uwielbiam. Mój ulubiony zegarek. Ja tak uwielbiam październik, bo on ma taki klimat jak grudzień, znaczy bez porównania, ale po prostu wiecie, jest tak pomarańczowo, są liście, są dynie, Halloween, takie rzeczy, a listopad już jest taki A potem znowu jest grudzień, a potem jest styczeń, a potem jest luty, marzec, a potem jest maj i już jest lato od nowa. Więc październik jest takim dosyć fajnym miesiącem, więc ten listopad mam trochę takie... Moja ręka. Tak, to koniec moich przemyśleń. Aha, no to dobrze, że tobie się październik podoba. No, ja nic więcej od siebie nie dodam. Dajcie znać, czy idziecie na jakąś imprezę halloweenową. My na pewno nie. Chcielibyśmy urządzić u nas, ale to może za rok. Za rok. Mamy taki plan właśnie, żeby urządzić taką fajną, tematyczną imprezkę właśnie halloweenową. Wiecie, jakieś takie różne drinaski czerwone, podawane kroplówką. Przebrania, bez przebrania nie wpuścimy. Tak, ale to jest plan na rok, na za rok, czyli na następny vlogtober. Albo właściwie to vlog będzie nagrywany 31, czyli to będzie na następny vlogember. No, więc dziękujemy. Dziękujemy za oglądanie i tak jak Ocia mówiła, no, bye. Stawcie łapkę w górę. Dobranoc. Dla trudnionego wędrowca, dla wszystkich. Coś tam w nos. Jezus, wyczerpaj cały login.